Jo mordeczki, siema siema, sensu nie ma, a właściwie sensu już jest, ale koszulki są dalej dostępne, jakbyście chcieli zamówić. Dzisiaj taki krótki filmik dla mnie, bo na pewno część osób dopiero zaczyna swoją przygodę z treningami, nie wie do końca jak się odżywiać, także dzisiaj pokażę takie dwie opcje. Pozwolicie, że odetnę sobie głowy trochę, w sensie chodzi o światło, bo mega pada mi światło z naprzeciwka i po prostu nic nie widzę, także będę miał takie okulary przeciwsłoneczne z cienia i nie będę już więcej ściemniać. Pokażę wam najlepszy posiłek przedtreningowy, moim zdaniem. Jest to złożone źródło węgli u mnie w postaci ryżu basmati, może być kasza, ryż, makaron, ziemniaki, bataty, płatki owsiane, as you wish. Do tego pier z indyka, tak to się prezentuje generalnie, hop, widzicie? Mamy tutaj pier z indyka, ryż basmati, awokado i też niedużo awokado. Taką sobie, taki kawałek, warzywa na patelnię, trochę keczupu, oczywiście bez cukru. Czym powinien charakteryzować się idealny posiłek przedtreningowy? Moim zdaniem powinno się znaleźć tam złożone źródło węglowodanów, powinno tam się oczywiście znaleźć źródło białka jak w każdym posiłku, powinno znaleźć się źródło tłuszczy, ale nie za dużo tych tłuszczy. Nie przeginać tutaj z jakimiś turbo boczkami, wiecie, jakimiś mega, mega, mega tłustymi rzeczami. Po prostu może to was zmulić. I jeszcze jedna istotna rzecz, o której rzadko się wspomina, a moim zdaniem jest to no, jedna z istotniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o posiłek, zwłaszcza przedtreningowy, powinien być słony. Tak, słony, dobrze słyszycie. Powinno znaleźć się tam dość dużo sodu. Czemu? Sód jest świetnym aktywatorem naszych mięśni. Właśnie sód bierze udział podczas procesu skurczu mięśni. Daje ten efekt pompy mięśniowej. Sód w połączeniu z węglowodanami. Więc no, nie omijałbym go. Osoby, które mało solą, ogólnie nie jedzą słonych rzeczy, mogą mieć problem z odpowiednią pompą. No i sód też, jak wiadomo, zatrzymuje trochę wodę, więc też te mięśnie będą, powiedzmy, bardziej pękate, bardziej nabite. Więc taka jedna uwaga, żeby ten posiłek przedtreningowy zwłaszcza miał trochę tego sodu. No i co, ja biorę się do jedzenia, bo mi stygnie i przechodzimy płynnie do posiłku potreningowego. Już nie będę wam pokazywał, jak jem. Dobra, także jeżeli chodzi o posiłek potreningowy, to ważne, żeby zawierał dużą ilość węglowodanów prostych oraz złożonych. Właściwie złożonych i prostych. Można to zrobić mniej więcej w proporcji 70 do 30, 50 na 50, jeżeli macie dobrą wrażliwość insulinową, a zresztą po treningu ważne jest, żeby szybko dostarczyć energię do naszych mięśni. Więc no jakby ten indeks glikemiczny nie jest aż tak bardzo istotny. Ważne jest, żeby nie było tam zbyt dużo tłuszczy w tym posiłku, żeby nie zamulić tego trawienia, żeby białko było w miarę szybko przyswajalne, no i żeby ten posiłek był nieprzeładowany objętościowo, żeby nie miał dużo błonnika. Więc tutaj jakieś brązowe ryże, kasze średnio się sprawdzą. Moim wyborem, czy moją propozycją, tutaj jest ryż basmati z mandarynką kiwi, do tego cynamonki, czyli takie płatki śniadaniowe, one mają tylko 1,7 gramów tłuszczu na 100, 79 węgli, 24,8 cukru, no i tam jakieś białko, jakiś błonnik, także cynamonki dla smaku. To kto nie lubi takich klimatów? Hop. Na oko. I do tego odżywka białkowa. To jest Peak International Whey o smaku kokosowa. Biała czekolada kokos. Bardzo dobry smak. Możecie zamówić na Muscle Zone z kodem SENZU. Minus 5% na całe zamówienie. Także do tego daję jeszcze
To jest taka mała miarka, także tych miarek będzie trochę więcej, ale około 50 gramów takiego whey'a. Węglowodany złożone, które nie mają dużo błonnika. Węglowodany proste, nawet z takich cudeniek. Także to jeżeli chodzi o posiłek potreningowy. Posiłek przedtreningowy już widzieliście. Ja lecę na trening, biorę pojemnik ze sobą, żeby od razu po treningu sobie go opędzlować. No tak do godziny po treningu powiedzmy, bo też nie jestem jakby zdania, że trzeba bezpośrednio w szatni już ładować ten potreningowy posiłek. Mam nadzieję, że taki prosty, merytoryczny filmik wam się podobał, że przyda się komuś. Jeżeli tak, to dajcie łapy w górę, dajcie suba, Sensu niech rośnie w siłę. A jeżeli chcielibyście jakiś inny, prosty, krótki, szybki, fajny filmik, to dajcie znać w komentarzach pod tym filmikiem lub napiszcie do nas wiadomość. Dołączajcie również do naszej grupy na Facebooku, grupa Bez Sensu. Tam jakaś beczka, nie? Dobra, dzięki mordy, widzimy się. See you!